Hallo, moi drodzy, słowo może może po niemiecku sprawić nie lada problem, no bo powinniśmy mówić das me, czy może die sie. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, nie tylko którego z tych słów używać i kiedy, ale też poznamy różne przydatne w życiu zwroty z tymi słowami. Zapraszam. Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków? Tutaj znajdziesz odpowiedź. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmięzycznym poliglotą. A na tym kanale w każdy poniedziałek uczymy się niemieckiego, w każdą środę hiszpańskiego, a w każdy piątek angielskiego. Na wstępie odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego właściwie Niemcy mają aż dwa słowa na określenie morza, czyli das Me i die See. Należy pamiętać, że ten niemiecki, którego się uczymy, który usłyszymy zazwyczaj w radio czy też w telewizji, czyli ten standardowy niemiecki, jest tak na dobrą sprawę zlepkiem różnych niemieckich dialektów. I dwie takie duże grupy tych dialektów to dialekty dolnoniemieckie i górnoniemieckie. I słowo Die ze na określenie morza pochodzi właśnie z tych dialektów dolnoniemieckich. Natomiast słowo Das My na określenie morza pochodzi z dialektów górnoniemieckich. I oba słowa przeniknęły do tego standardowego niemieckiego i obecnie używane są na co dzień. Możecie zadawać sobie teraz pytanie, czy jest jednak jakaś różnica między słowem dizy i das me. Z technicznego punktu widzenia oba słowa oznaczają to samo, czyli właśnie może. Jednak w praktyce Niemcy na jedne morza mówią diese, na inne mówią das me. Dlaczego? No bo tak się po prostu przyjęło. I na przykład na morze północne Niemcy mówią die Nordsee, czyli właśnie morze północne. Die Nordsee. Natomiast na Bałtyk mówią die Ostsee, czyli dosłownie morze wschodnie. Die Ostsee. I chociaż przy nazywaniu Bałtyku można byłoby użyć słowa my i powiedzieć Baltisches my to Niemcy zdecydowanie nieporównanie częściej powiedzą na Bałtyk po prostu die Ostsee. No bo tak się po prostu mówi. An die Ostsee fahren będzie oznaczało jechać nad Bałtyk. An die Ostsee fahren. Natomiast ande ost Ostsee sein będzie oznaczało być nad Bałtykiem. Ande ost Ostsee sein. Możemy powiedzieć na przykład Wir fahren an die Ostsee. Jedziemy nad Bałtyk. via andy an die Ostsee. Albo er wohnt an der Ostsee. Czyli on mieszka nad Bałtykiem. Er wohnt an der Ostsee. Natomiast słowa das Meer użyjemy, kiedy mówimy o Morzu Śródziemnym i o Morzu Czarnym. Morze Śródziemne to das Mittelmeer das Mittelmeer, a może czarne to das Schwarze Meer, das Schwarze Meer. Kiedy wyjeżdżamy w podróż nad morze Śródziemne, możemy powiedzieć Via Machen eine Reise ans Mittelmeer. Wir machen eine Reise ans Mittelmeer. Czyli jedziemy w podróż nad Morze Śródziemne. A jak nad Morzem Śródziemnym chcemy spędzić urlop, powiemy Ich mache urlop am Mittelmeer. Czyli właśnie dosłownie robię urlop, czyli w tym kontekście spędzam urlop nad Morzem Śródziemnym. Ich mache urlop am Mittelmeer. Słowo MEH pojawi się też bardzo często, kiedy będziemy chcieli eine hotel Hotelreserwierung machen, czyli kiedy będziemy pokój hotelowy chcieli zarezerwować. No bo pokój z widokiem na morze to po niemiecku ein Zimmer mit Meerblick albo ein Zimmer mit dem Blick aufs Meer. Obo określeń możemy używać zamiennie. Ein Zimmer mit Meerblick i ein Zimmer mit dem Blick aufs Meer. Zwrotów tego użyjemy dzwoniąc albo pisząc do hotelu, na przykład wir hätten gerne ein Zimmer mit mehr Blick, czyli chcielibyśmy pokój z widokiem na morze. Wir hätten gerne ein Zimmer mit Meerblick”. Możemy też na przykład zapytać „Haben Sie ein Doppelzimmer mit dem Blick aufs Meer”, czyli czy macie państwo pokój dwuosobowy z widokiem na morze. „Haben Sie ein Doppelzimmer mit dem Blick aufs Meer”. W porządku. O ile teraz już wiemy, że das, me i die z oznaczają morze i wiemy kiedy tych słów używać, przejdźmy teraz do jeszcze jednej zagwozdki w języku niemieckim, mianowicie do słowa jezioro, które łudząco podobnie brzmi do słowa morze. Różnica polega tylko na rodzajniku, bo die z, czyli See z rodzajnikiem żeńskim die oznacza morze, to der z, czyli Z z rodzajnikiem męskim DE, będzie oznaczało jezioro. Jeszcze raz. DI, Z, morze. DE, Z, jezioro. W zdaniu słowa jezioro użyjemy w następujący sposób. Anden, Z, fahren nad jezioro jechać, an den sie fahren i an dem sie sein. Czyli nad jeziorem być, an dem sie sein. An dem możemy skrócić do am. Am sie sein. Być nad jeziorem. A jedne z najsłynniejszych niemieckich jezior to jest Der Bodensee, czyli jezioro bodeńskie, der Bodensee i der Genfersee, czyli jezioro genewskie, der Genfersee. Jeżeli jeździmy na przykład co lato nad jezioro Bodeńskie, powiemy via faren, jeden zoma, an den Bodensee, via faren. Jeden Zoma an den Bodensee, czyli jeździmy co lato nad jezioro Bodeńskie. A jak znamy w okolicy jeziora Bodeńskiego jakiś niedrogi hotel, wówczas powiemy po niemiecku Wir kennen ein günstiges Hotel am Bodensee, czyli znamy niedrogi hotel nad jeziorem Bodeńskim: Wir kennen ein günstiges Hotel am Bodensee. Pamiętajcie, a ponieważ jest to ważne, przypomnę raz jeszcze, mamy różnicę w rodzajnikach między słowami morze i jezioro. D z rodzajnikiem żeńskim di to jest morze, natomiast D z rodzajnikiem męskim D to jest jezioro. Porównajmy sobie jeszcze raz wyrażenia z tymi dwoma słowami. An D ze faren jechać nad morze. An di ze faren, natomiast An den ze fahren oznacza jechać nad jezioro. An den ze fahren, natomiast być nad morzem to będzie an der ze sein. Tutaj mamy di, które zmieniło się na d, bo jest w celowniku. An der ze sein. Natomiast być nad jeziorem to będzie an dem Sein. I tutaj mamy dym, który jest rodzajnikiem męskim de, ale w celowniku an dym z zain. A kończąc już temat akwenów wodnych, warto znać jeszcze słowo Der Ocean, czyli Ocean Der atlantische Ocean, Ocean Atlantycki i Der Pacyficze Ocean, czyli Pacyfik. W porządku, język to przede wszystkim praktyka, dlatego teraz zadanie dla was. Jak powiecie po niemiecku moja rodzina spędza urlop nad jeziorem Bodeńskim. Moja rodzina spędza urlop nad jeziorem Bodeńskim. Odpowiedzi napiszcie w komentarzach, to je dla was sprawdzimy. Czas na podsumowanie. W języku niemieckim mamy dwa słowa na określenie morza. Das My i die See. Kiedy chcemy powiedzieć o morzu jako takim, wówczas możemy używać tych dwóch określeń zamiennie. Natomiast jeżeli chcemy wymienić z nazwy jakieś konkretne morze, wówczas użyjemy powszechnie przyjętego słowa, które służy do nazwania tego morza. I to może być czasami Die See, a innym razem Das My. Die Ostsee na przykład to jest Morze y, Bałtyckie, natomiast Das Mittelmeer to jest Morze Śródziemne. O ile Die See z rodzajnikiem żeńskim to jest morze, to Der See to jest jezioro. Już za chwilę cytat ze słówkiem odcinka. Jeżeli to nagranie było dla Ciebie pomocne, udostępnij je, zasubskrybuj i daj łapkę w górę. Pomaga nam to rozwijać ten kanał. Jeżeli chcesz dostawać darmowe materiały i lekcje języka, wejdź na stronę zapytajpoliglote.pl i zostaw tam swój mail. Dziękuję. Tropfen für Tropfen formt das Meer. Czyli kropla po kropli tworzy się morze.